body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem, moje kochane asiorki, witam was w kolejnej części asów pancernych. Teraz wyciąg Kuby. Bitwa świetna, bitwa, która zmieniła rozkład w tabeli, słuchajcie. Kuba gra na Batchacie 25T, czyli to jest 10 tier. No, ale wynik, słuchajcie, Kubulka w tej bitwie, ja jestem zszokowany. Bitwy nie oglądałem, więc oglądam ją razem z wami. Zobaczymy, co uda nam się tutaj fajnego zobaczyć. Słuchajcie, że tylko jeszcze jedną rzecz. O! Tak będzie lepiej. Kuba, to co lubię najbardziej, czyli magazynek i spot. I spot, Kuba i spot to jest to, co Kuba lubi. Ale no Kuba tym spoterem to gra różnie. Może nawet komuś wjechać na plecy, jak teraz. Standard B. Troszkę szczęścia, bo drugi pocisk się odbił. Czyli próba wyjechania na plecy się nie powiodła. Ale Kuba się nie poddaje. Kuba pojedzie po prostu z drugiej strony. I tutaj patrzcie, świeci. Delikatnie wyjeżdża za, tutaj widzicie, trochę za drzewkiem. I znając Bubę, zaraz zrobi komuś plecy. Zobaczył, że nie ma tutaj przeciwników. Więc będzie, słuchajcie, rypał. O, Skoda. Na zielono, proszę, miękki czołg. W niego wchodzi wszystko, szczególnie, że Kubuś... Wiesz, nie, no, myślałem, że Kuba gra na goldzie, a Kuba nie. Obiekt 251 wykryty. No, Kuba, trzeba obiektowi 97 pomóc, więc Kuba jest do pomocy prawie pierwszy, prawie zawsze. Progetto zniszczone, groźny magazynek, obiekt, no nie można przebić, nie można przebić. Teraz cóż, przeładowanie, Kuba teraz się chowa. Nie wiem, tą jedną pestkę chyba niepotrzebnie oddał, bo była na czerwonym, przynajmniej ja widziałem, ale to się tak łatwo mówi, słuchajcie, na powtórce, tak? A w bitwie to tak różowo nie wygląda, więc się mogę mądrzyć po szkodzie, jak to Polak. Przeładowanie prawie skończone, chociaż nie, jeszcze zostało trochę kampienia, zobaczcie. Sekund nie widzimy, ale zostało jeszcze 5 sekund. I co, Kuba już widzi, że jest przeładowany, wyjeżdża. I co robi Kuba? Objeżdża po prostu. Objeżdża. Dużo zielonego. Celowanie, drugi przeciwnik. Co zrobi Kuba? No, ma problem, ale na szczęście mu nam pomógł przeciwnik i jeszcze Amoraczek. No, dzięki kolego, tutaj nie wiem, czy Kuba ci podziękował, kolego naznaczony, ale troszkę Kubie tą bitewkę ugotowałeś. Mamy 3-4 minutki bitwy, 2000 damage'a, 2 fragi, a będzie więcej. Także nieznany. Myślę, że Kuba tutaj jest ci winien browarka. Nie wiem, czy Kuba to Kuba na to, ale jak się kiedyś zobaczycie, to jakiś świecie. Przyjacielskie puchnięcie w lufa albo przewrócenie, jak lepniesz na boczku, to Kuba ci to zaoferuje. I teraz tu, snajpienie na dużą odległość. Czołg się schował. Kuba szukał przestrzału, ale go nie znalazł, ale wie, że tam są przeciwnicy, bo widział tą Skodę. Tu jest obiekt. Nie wiem, czy to drzewko nie było teraz minusem, bo się mógłbyś kolego zaświecić. Ale szukamy. 7-4. Wygrana jest już bardzo blisko. O, i tam się pokazują przeciwnicy, zobaczcie. Kuba szuka przestrzału. Nie ma go, bo są za skałkami. Jeden. Pięknie! Kurde, to bym nawet nie strzelił. Pięknie. No to jednak, sorry, ale ten Batchat jest mega celny. Trzeba mu to przyznać. 12T to jest porażka, ale ta dziesiątka jest kosmiczna. Też Kuba gra na racjach, to też wszystko polepsza. Ale już 3600. Uwierzcie mi, będzie jeszcze masę.
masę przyjemności, masę fragów i masę damage'a. Kuba gra na górce, no więc trochę bezpiecznie. Tam mu standard B na dole, patrzcie, pilnuje, żeby nikt nie zajechał, tylko trzeba stać delikatnie, mądrze strzelać, przeładowywać i rypać. I na razie mało golda poszło. To jest, myślę, bardzo... bardzo spoko. I patrzcie, I7 bezkarnie ładowane za 1000. Już mamy 4000 damage'a. O, i obieg 257. Dziewiąteczek, którą ja sam posiadam, wyjechał. Kuba się zorientował, patrzy na mapę. Standard B, który mu chronił plecy, jest unieszkodliwiony. Ale Kuba przezorny ładuje golda, słuchajcie. Kubuś ładuje pociski goldowe, które mają... A tu mi się nie pokazuje, szkoda. Powinno się pokazywać. 330 przebicia, 390 damage'a, więc sporo. Kuba ma tutaj dużo pestek w magazynku. Więc jak ten 257 zostanie naruszony, to będzie szansa go nawet rozwalić chyba jedną salwą. Zależy jak wylosuje. Ale Kuba chyba widzi, że uciekają mu fragi. Zobaczcie. Jedzie. Mnie tam są dwie artylerie. Niszczareczka. Trochę na goldzie. Najpierw Westa Chwała, bo to groźny przeciwnik. W sumie słusznie. O, i w gąskę poszło. Jaki pech. Jaki to pech, że poszło w gąskę. Aż trochę szkoda golda na artylerię, ale przecież nie ma wyjścia. No, trzeba łoić. Trzeba łoić. Szczególnie, zobaczcie, nasi tutaj koledzy padają. Kuba został tak naprawdę ze Skodą, z Black Pantherem sam. I robi się niebezpiecznie. Było tak ładnie, robi się bardzo wyrównanie, więc Kuba zmienia pozycję za kamyczek. Będzie podejrzewam się tutaj wychylał. Staram się łowić. Gold jest, muszą być pewne peski. Frag, zawsze trzeba zrobić fraga, jak jest możliwość, na magazynku. Ojej, jaki kalafior. Mówiłem, że to działo jest takie celne i teraz WG Kubu się ukarało, słuchajcie. Czy przeładować, czy nie? Tak, Kuba przeładowuje. Dlaczego? Bo ma ciężkie czołgi niż czarne, które się po niego nie ruszą, one nie wyjadą, bo są powolne, one się będą bały magazynku. Zostały jeszcze dwa fragi, zobaczcie, do zrobienia. I Kuba już jest prawie przy przeładowaniu magazynku. Jedzie, nie ma na to czekać. Podjeżdża, bo ten obiekt tam się schował. Full HP-kowy, zobaczcie. Ale Kuba ma golda. Kuba się nie boi, szczególnie, że ma go na plecach. Jakie losowanie, patrzcie. 390, a mojemu by zostało prawie 500 teraz. To losowanie pomogło, bo obiekt to jest groźny przeciwnik. I było wyrównanie, ale Kuba zrobił świetny wyciąg. Zobaczcie, ile ma uszkodzeń. 6500 uszkodzeń. Nawet na dziesiątkach to jest bardzo, bardzo, myślę, bardzo fajny wynik. Zobaczmy jeszcze... planszę, bo to jest tak. Kuba, zobaczcie. 5 fragów. 5 fragów. 87 tysięcy zarobku. 1700 expa zdobyte. No, wynik po prostu, jak dla mnie, kosmiczny. Jeżeli chodzi o... Tam jeszcze jakieś bonusiki, podejrzewam, wleciały, tak? Z rezerw dziennych albo coś takiego. Ale fragów bardzo dużo, damage'a bardzo dużo, 6500, to jest po prostu masakryczne. Jak ja na półce, tam Kuba na tej półce te 3000 naklepał, ISA 3, ISA 7 skończył, no. Jak dla mnie po prostu rewelacja. Ugrałem tą bitwę pierwszy raz, ale chyba obejrzę ją jeszcze, bo warto zobaczyć. No, ale to są dziesiątki i mimo świetnej bitwy, mimo tego, że Kuba ma 4 fragi, że ma 1144 gwiazdki bazowego doświadczenia, mimo że był najlepszy, był masa medali,
użył trochę Golda, bo potrzebował pewnych pestek, to mimo tego i tak jest, słuchajcie, sporo w plecy, ale ci z was, którzy grają w Świątkach, wiedzą, że tak to niestety wygląda. Świetna bitwa, sporo pleców, no trzeba grać dużo na niższych tierach, żeby zarobić na ten przywilej, jakim jest granie na dziesiątkach, bo nawet przy świetnych bitwach się bardzo często dokłada. To był świetny wyciąg, 6000 damage'a, 4 fragi, 1000, prawie 200 bazowego doświadczenia. Brawa dla Kuby. A od was oczekuję linków, plansz. Pochwalcie się swoimi wynikami. Może ja się czegoś nauczę, może i wy się czegoś nauczycie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.